Dobrze, no już geografii nie ma. To w takim razie, panie profesorze, proszę powiedzieć, czym się pan teraz zajmuje? Teraz. Wiemy, że geopolityką. Dlaczego geopolityka? I gdyby pan nam przynajmniej w skrócie powiedział, no jakąś, wiem, że pewnie definicji jest dużo, ale jakąś podstawową definicję i pojęcia związane z geopolityką. Czym jest Tak. geopolityka i dlaczego się nią zajmujemy? No tak właśnie, to jest problem z tym, że dużo jest tych definicji. To jest prawda. Jak się weźmie jakieś publikacje, czy nawet jakieś skrypty już są, czy słowniki, no to po prostu jest straszliwy zamęt. Mnie uczono, jeszcze jak studentem byłem w komunistycznych przecież czasach, że pojęcie jest wtedy wartościowe dla nauki, jeżeli ma jedną definicję, jedno znaczenie. Jak jest wieloznaczne, to się do nauki nie nadaje, bo po prostu, kiedy uczeni będą go używać, to ci drudzy, którzy słuchają, nie będą wiedzieli, co to znaczy. Więc musi być jakieś słowo i musi być tylko jedna definicja. Wszystkie inne trzeba wyrzucić. Po prostu to tylko jest zamęt. Ja, dlaczego jest tak dużo definicji? Dlatego, że są pisarze, są tacy pracownicy nauki, którzy, nie wiem, no, chcą używać jakichś kwiecistych sformułowań, słów, które im się podobają, i piszą oni, że geopolityka to jest paradygmat, bo paradygmat brzmi bardzo, oj, bardzo mądrze brzmi, tak, paradygmat, albo mówią, że to doktryna. Niektórzy mówią, że to jest sposób myślenia jakiś tam. To wszystko są niepotrzebne słowa. Zupełnie trzeba to wyrzucić na makulaturę. Geopolityka jest naukową dyscypliną. Jakby nie była, to nie miałaby racji bytu żadne towarzystwo geopolityczne, które mówi i w statucie ma napisane, że jest towarzystwem naukowym. Bez sensu by to było. Jest dyscypliną naukową, tak samo jak geografia, i z geografii geopolityka się wzięła. Na samym początku, jeszcze mówię w końcowych dekadach XIX wieku. Czym się geografia od geopolityki różni? Bo nazwę ma podobną, więc trzeba powiedzieć, czym się różni. Od geografii właściwie powinno się zacząć, bo z geografii się geopolityka wzięła. Otóż w geografii centralnym pojęciem takim jest krajobraz, albo krajobraz to jest rozmieszczenie różnych obiektów na powierzchni, to co na mapie widać, albo to co widać, jak się zmienia miejsce pobytu, tak? I celem geografii jest wytłumaczenie, udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego to wszystko znajduje się tam, gdzie się znajduje, a nie gdzie indziej, nie? Dlaczego Kraków jest tu, a nie trochę dalej w tamtą stronę, czy w tą, czy góry jakieś, czy rzeka, dlaczego tędy płynie? Geografia nie ma powiedzieć, gdzie co jest, tylko dlaczego to wszystko tam jest. I ona potrafi to wytłumaczyć, używając oczywiście wiedzy z różnych dyscyplin, czy przyrodniczych, czy z historii. I geografia odpowiada na pytanie, dlaczego jest takie miasto gdzieś w jakimś miejscu, używając historycznej wiedzy czy ekonomicznej wiedzy, bo dzięki jakimś ekonomicznym czynnikom ono tam powstało. A jeżeli chodzi, i teraz tak, więc tym, co jest przedmiotem wyjaśnień dla geografii, jest krajobraz. A wiedza, która pochodzi z różnych nauk, z ekonomii, z historii, też z polityki, z politologii czy nauk politycznych, to służy do wyjaśniania. A w geopolityce przedmiot zainteresowań czy przedmiot badań jest identyczny, tylko jest odwrócony tok myślenia. W geopolityce, odwrotnie jak w geografii, celem wyjaśniania jest państwo, albo jest organizacja polityczna, albo też czy ono jest mocarstwem, czy nie jest mocarstwem, jaka jest jego potęga czy potencjał. Natomiast tym, co służy do wyjaśnienia, jest geografia. Geografia ma wytłumaczyć, dlaczego to państwo tak się rozwinęło, dlaczego tamto podupadło, dlaczego układ sił się zmienił w jakim kierunku, a nie innym. Czynnikami geograficznymi, faktami geograficznymi tłumaczymy zjawiska polityczne. A tak jest w geopolityce, a w geografii jest odwrotnie. Politycznymi, ekonomicznymi, historycznymi, geologicznymi tłumaczymy różne rozmieszczenie obiektów na mapie na przykład. Taka jest różnica geografii i geopolityki i takie są cele obydwu tych nauk. Od
początku, kiedy one powstały, zostały wymyślone. No ja myślę, że wśród geopolityków jest wielu takich, którzy to zrozumieli i to napisali też. Natomiast wśród geografów jest bardzo mało takich, którzy akceptują w ogóle, że geopolityka istnieje. Im przykro jest w ogóle z tego powodu, że jak się otworzy, nie wiem, gazety, wiadomości w TVP albo w TVN, albo w Republice, to tam nie ma słowa geografia. Chyba, że występuje ono jako synonim rozmieszczenia. Geografia to jest rozmieszczenie, układ ulic, nie? Czy układ pasm górskich, czy rzek. Natomiast geopolityka jest wszędzie. I w TVP, i w TVN, a w Republice to już najwięcej. No. Więc oni boją się. Boją się tego, że po prostu tracą pole, no ale na własne życzenie. Na własne życzenie, bo jeżeli ktoś nie dba, jeżeli uważa się, że to jest nauka, nie dba się o zdefiniowanie przedmiotu badań, czy celu, czy zadań badawczych, no to jest i niewiarygodne, i bardzo karygodne chyba. I kara już spotkała.